obok mnie, układasz jakieś słowo i mam nadzieję zgłaszasz się tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Lato. Lato, tak przypominamy sobie lato, ale nie jest to hasło z koperty, chociaż miło wspominać lato. Robi się coraz chłodniej. Dobrze, czyli lato zapisuję jako następną podpowiedź i szukamy. Co jeszcze? Zwróć uwagę, że tutaj będzie coraz łatwiej. Dzień dobry. Dobra. Witam. Co może być w kopercie? Kolia. Kolia. Nie jest to kolia. Ach, my kobiety, to myślimy zawsze o jakichś świecidełkach, co? Kolia, czyli mamy tutaj kolejną podpowiedź i szukamy. 9 liter, można wykorzystać dowolną ilość liter, tylko każde z tych liter może być użyta jedynie raz. Pamiętaj o tym. Dzień dobry. Dzień dobry, Stonka. Stonka? Nie jest to jeszcze to rozwiązanie, ale dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. Stonka. Stonka. I już może pojawiać się kolejna osoba. To może być tak, że dosłownie jeden... O właśnie, jeden pomysł za drugim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co proponujesz? Okna. Okna, nie. To akurat nie jest hasło z koperty. Okna. Popatrzcie, ile mamy haseł już wykluczonych, wyeliminowanych. Czyli wiemy, że na pewno to wszystko nie znajduje się w kopertach. Dzień dobry. Halo, dzień witam. Dobry. Witam. Co może być w kopercie? Lina. Lina. Nie jest to lina. Pozdrawiam. I już kolejna osoba może ma jakiś pomysł? Lina. Mamy aż jeszcze 6 kopert. Dzień dobry. Dzień dobry. Co można ułożyć z tych liter? Oka. Oka, nie, nie, to jeszcze nie jest to, ale szukamy dalej, gramy dalej, tym bardziej, że mamy jeszcze aż 6 kopert i każda warta jest po 300 zł. I zwróć uwagę na to, jak łatwo jest dostać się tutaj na antenę. O, i kolejna osoba, dzień dobry. Dzień dobry, Tona. Jeszcze raz proszę. Tona. Nie jest to tona, szukamy dalej, tona, czyli nie oka, nie tona. Jeżeli jest przed telewizorem osoba pełnoletnia, która już ma kolejny pomysł, no to właśnie, wykręcasz mój numer telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak jest hasło? Nos. Nos, nie jest to hasło z koperty. Dziękuję, nos. Mogą być, faktycznie, mogą być też takie krótkie, trzyliterowe, mogą być dłuższe, jakie tylko chcesz. Ja chciałabym, żeby... szybciej, sprawniej poszło odgadywanie tych słów z kopert. Dlatego otworzę więcej niż jedną linię. Ale to nie wszystko. Podwyższę nagrodę za każde hasło w kopercie. I teraz będzie ono warte aż 500 zł. A mamy jeszcze aż 6 kopert. Popatrzcie, ile można tutaj zarobić. Uwaga! Otwieramy więcej niż jedną linię. 3, 2, 1 i już łatwiej dostać się do studia. Zobaczymy, jakie będą pomysły. Jeszcze 6 pomysłów zostało. I 500 zł każde słowo. I popatrzcie, ile już mamy słów, które wiemy na pewno, że nie znajdują się w kopertach. Czyli ułatwione zadanie bardzo. Popatrzcie, no powiem tak w tajemnicy. Pojawiło się hasło dnia na ekranie, więc warto zapamiętać, zapisać szybciutko, póki możecie. 28 tysięcy do wygrania w poniedziałek. Tylko zapamiętaj, zapisz to hasło, być może właśnie do ciebie zadzwonimy. I wtedy mam nadzieję, że będziesz mieć przygotowane to hasło. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to może być hasło? Lotnik. Lotnik. Dziękuję, ale to nie jest jeszcze to rozwiązanie. Lotnik. Lotnik. Czyli zapisuję. No to co jeszcze? Słuchajcie, 6 kopert. Jest o co walczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co może być w kopercie? Stolik. Stolik. Nie jest to hasło z koperty. Czyli popatrzcie, mamy już następne dwie podpowiedzi. Lotnik. Stolik. Czyli możemy już wykluczyć je, szukać czegoś innego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jeszcze nam hasło da się ułożyć? Stal. Stal. Nie, też nie. Aj, tak krążycie, krążycie. Słuchajcie, do 6 haseł, więc naprawdę jest ich sporo. I każde warte jest 500 zł, a tych literek jest tylko 9. I nie można ich powtarzać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co proponujesz? Solo. Solo, no nie, chociaż faktycznie można, bo mamy dwie literki O, więc można ułożyć takie słowo, solo. Co jeszcze? Co jeszcze? Bo niektórzy już pewnie, no nie, wymyśliłem jedno, drugie, trzecie, a to wszystkie mi już podkradli, to szukaj dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie to może być hasło? Klony. Klon nie jest to hasło z koperty, ale mamy dzięki tobie kolejną podpowiedź, klon. Witam serdecznie, halo. Słucham. Jakie jest hasło? Kolonista. Kolonista nie, nie jest to hasło z koperty. Kolonista, swoją drogą, wow, jakie długie słowo da się tutaj ułożyć z naszych liter. Słuchajcie, wiele słów już mamy na tablicy. Są spore pieniądze do wygrania.
Mamy również, no właściwie zrobimy tak. Więcej niż jedna linia otwarta będzie do końca trwania tego konkursu, żeby jak najwięcej tych pomysłów jak najszybciej się tutaj pojawiało. I proszę, już mamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Osa. Osa? Nie jest to hasło, na które czekam, ale mamy jeszcze 6, więc można jeszcze walczyć i szukać. Tym bardziej, że no w sumie spore pieniądze do wygrania. Osa. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, dzień halo. Dobry. Witam, tu Apetyt na kasę. Proszę podać mi rozwiązanie. Kosa. Kosa, nie, ale popatrzcie, jak można się zainspirować poprzednią odpowiedzią. Osa, może dodamy K i będzie kosa. Więc czasami faktycznie te słowa są bardzo podobne. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaki pani ma pomysł? Nalot. Nie, nalot nie jest to właściwa odpowiedź. Wszystko pasuje, ale nie jest to hasło z koperty. Czyli szukamy dalej. Co jeszcze? No popatrz, nie jedna koperta, tylko 6. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jest rozwiązanie? Salonik. Salonik też nie, ale brawa, że udało się takie długie słowo ułożyć. Salonik, tyle liter wykorzystanych. Salonik. I już ruszamy dalej. I już spoglądamy jeszcze raz na te literki. Jakie jeszcze hasło dałoby się tutaj z nich ułożyć? 9 liter wybierasz sobie te, które są ci potrzebne. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za słowo? Stanik. Stanik też nie, też nie. No to zapisujemy. Mamy następne hasło. Stanik, czyli nie... salonik, nie stanik, nie nalot, nie kosa, osa, co jeszcze? Halo? Witam serdecznie, halo? Tak, dzień dobry. No bo ma pani szansę na 500, tylko poproszę o hasło. Notka. Notka nie, nie jest to rozwiązanie z koperty, notka. Notka, ja nie wiem, czasami tak popatrzcie, ten knot to bardzo szybko padł tutaj, dosłownie pierwszych kilka propozycji, a teraz jakoś tak krążycie wokół tych akurat konkretnych 6, ale myślę, że za moment wszystko się zmieni i zaczniemy otwierać dosłownie te koperty jedna za drugą. No a każda z nich warta jest 500. No ale słuchajcie, powoli, nie ukrywam, zbliżamy się do końca tego konkursu, dlatego że jeszcze czeka was dzisiaj niespodzianka, więc niech wszyscy zostaną przed telewizorami, bo warto poczekać. Natomiast jeszcze w tym konkursie 500 do wzięcia za każde z tych słów, które mamy w kopertach. Jest ich jeszcze 6. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co to za słowo? Stonka. Nie, stonka nie jest, chociaż chyba stonka już była, tak, popatrzcie, mamy tutaj już stonkę. Oj, czyli zaczynamy powtarzać te same słowa jak cenowe z kopert. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Nitka. Nitka też nie, ale faktycznie jest to akurat nowe hasło. Nie mieliśmy jeszcze tego, nitka. Czyli też wykluczamy hasło nitka i myślę, no mam nadzieję, że się nie poddajesz. Mam nadzieję, że dalej wertujesz te 9 liter i szukasz tutaj kolejnych słów, które da się ułożyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to może być hasło? Lotnisko. Lotnisko. Nie jest to hasło... Zaraz jeszcze tak popatrzę, czy da się ułożyć. Lotnisko. No faktycznie się da. No nie jest to, ale jestem pełna podziwu, że takie słowo długie się dało tutaj ułożyć. Lotnisko. Lotnisko. Dzień dobry, witam cię. Dobry, sanki. Jeszcze raz proszę. Sanki. Sanki? Nie, nie, to już tak a propos wybiegamy do zimy, że tak powiem. Sanki. Dobrze, to zapisuję. To w takim razie poproszę zegar, który ustawimy na 2 minuty i to będzie czas, w którym mam nadzieję usłyszę jak najwięcej poprawnych rozwiązań. Ale przez te 2 minuty będziesz mieć szansę zagrać o 700 zł za każde z tych rozwiązań. Więc fantastyczne pieniądze, ale tylko przez 2 minuty. Więc uwaga, czas. Zegar ruszył i mam nadzieję, że wszyscy, którzy mają jeszcze jakieś pomysły, teraz intensywnie poszukają otwartej linii. Tym bardziej, że teraz łatwiej jest ją odnaleźć, bo mamy kilka otwartych linii. Wystarczy, że wykręcisz któryś z tych numerów, pod warunkiem, że jesteś osobą pełnoletnią i podasz mi rozwiązanie tutaj na antenie. Jeśli wszystko się zgadza, to wysyłam do ciebie pieniądze w ciągu 5 dni roboczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Lista. Nie, nie ma listy. Zresztą chyba lista już była, zaraz ją znajdę tutaj. O, popatrzcie, jako 3. propozycja padła. Lista. Dzień dobry. Dobry. Co to może być za rozwiązanie? Lotnia. Też nie, pozdrawiam gorąco. Lotnia, to jeszcze szybciutko zapisuję. Lotnia. Co jeszcze? Kto ma pomysł, to jest idealny czas, żeby się zgłosić, bo to są ostatnie chwile, kiedy mamy największe pieniądze do wygrania. 700 zł za każdą kopertę. Jeszcze 6 kopert. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie jest rozwiązanie? Siano. Siano też nie. Pozdrawiam gorąco. Siano. Siano. Ktoś ma jeszcze pomysł? Słuchajcie, no jeszcze 6 kopert jest. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jakie to słowo? Tak. Jakie to słowo? Talon. Talon? Nie, pozdrawiam. Talon to nie jest hasło, ale mamy jeszcze kolejne, po kolejną podpowiedź, ale mamy za to bardzo mało czasu. 40 sekund do końca tego konkursu. Tylko jeszcze te 40 sekund można podawać pomysły. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie... List. List? Też nie. No szkoda, pozdrawiam gorąco. List. Jeszcze jest trochę czasu, dosłownie sekundę, więc jeszcze można dzwonić. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, jesteś z nami? Halo, linia. Linia, też nie. Co się dzieje? Słuchajcie, 6 koper. Jeszcze dosłownie ostatnie sekundy tego konkursu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jeszcze ktoś zdążył. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, trzymam mocno kciuki. Jakie to hasło? Atol. Atol, nie jest to rozwiązane z kopert. To w takim razie pokażę, co mieliśmy w tych tajemniczych kopertach, bo pewnie wszyscy chcą wiedzieć, więc popatrzcie. Alt, mieliśmy takie hasło. W piątce znajdowało się hasło stolnik. Czwóreczka, proszę bardzo, mieliśmy tutaj noski, więc ktoś podał nos chyba bodajże, więc było całkiem blisko. Inka, kolejna propozycja. Tutaj link i w jedynce było słowo konsola. Słuchajcie, ja czasami słyszę tutaj od was na ulicy, czy tak naprawdę można w tym programie wygrać pieniądze? To wszystko jest naprawdę. No, jeśli nie wierzysz, to poznaj osoby, którym to się udało. Mam na imię Władysław, to moja żona Janina. Mieszkamy w Jarnołtówku na granicy z Czechami. W apetycie na kasę wygraliśmy 800 zł, za co kupiłem części do samochodu, a poza tym poprosiłem żonę, zaprosiłem żonę na kolację. Do Głuchołaz. Do Głuchołaz. A my w ogóle nie chcieliśmy wierzyć z synem. Przyjechaliśmy do domu, mąż taki rozanielony, widzimy, że coś dobrego się stało. I opowiada, że wygrał. Muszę się przyznać, że nie bardzo wierzyłam, że można wygrać. No i tak się teraz ciągnie to, te kolacje, no i mąż sobie gra. Gram cały czas. No grasz, ale... jak zgadniesz. Nieraz ja mu podpowiadam, ale o... On wygrywa. Jednym słowem, warto grać i trzeba grać. Nie wiem, czy nie wygra. Tak, bo jak się nie gra, to się nie wygra. I od chwili tego wygrania wzrósł nam apetyt na jedzenie, no i na kasę. Jeśli tobie również wzrósł apetyt na kasę, to zapraszam, bo zapowiedziana niespodzianka już jest z nami. Ja szybciutko wytłumaczę, o co chodzi. Należy znaleźć imię bez tych oto literek A, O oraz K. Może nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale czeka was tutaj duża niespodzianka. Na początek za takie imię to jest 100 zł gwarantowane, ale to nie wszystko. Obok mnie znajduje się taka piramida zbudowana z walizek, które ponumerowane są od numeru 1 do 10. Będziemy grać o kolejne walizki, które zawierają coraz wyższe kwoty pieniędzy. Zgadnij, jaki numer jest walizki, która zawiera 200 zł, a te oto pieniądze właśnie, 200 zł, trafią również do ciebie. Czyli 100 zł gwarantowane i oprócz tego można jeszcze zdobyć ekstra 200 zł. No ale najpierw trzeba mieć przygotowane imię bez A, O oraz K. W pełnej wersji, więc trzeba bardzo uważać, bo aż 3 literki, które musimy wykluczyć z tego imienia, więc trzeba bardzo tutaj być uważnym, bo warto, oj warto. To sprawdzamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, to jakie jest to imię? Sergiusz. Sergiusz, może być Sergiusz, czyli tak, już ma pan 100 zł, a teraz proszę mi powiedzieć, jaki jest numer tej walizki, jak pan myśli, od 1 do 10, co to może być za numer? 7. 7, sprawdzamy, fantastycznie, to jest 7, to jest szczęśliwa 7, czyli w sumie wygrał pan 300 zł, popatrzcie, od razu celny strzał, super, pięknie, mam nadzieję, że właśnie tak będzie szło cały czas, ja jeszcze zapiszę szybciutko, Sergiusz, ale od razu powiem, że kolejne imię będzie warte już 200 zł, czyli już ta gwarantowana suma nam rośnie, a osoba, która poda mi kolejne imię, będzie miała szansę zawalczyć o dodatk, o ekstra nagrodę w wysokości 400 zł. Więc zobaczcie, pierwszy strzał od razu się udało, a teraz będzie trochę łatwiej właściwie, bo już wiemy, że na pewno nie jest to 7.
Tak? Czyli już mamy wykluczoną jedną liczbę. Czyli twoje szanse na zdobycie ekstra nagrody wzrastają. Taki początek to mi się podoba. Dzień dobry. Dzień dobry. To poproszę najpierw o to imię do konkursu. Józef. Józef, zgadza się, czyli już masz 200 zł, są twoje. I teraz zastanów się, bo tak, ja już trzymam tutaj twoje pieniądze, 400 zł i powiedz mi, jaki jest numer tej walizki? Tylko nie siódemka, bo już była. Od 1 do 10. Jaka to może... 5. 5, to sprawdzamy szybciutko, czy to jest piątka, czy to jest piątka. To jest jedynka, ale 200 zł, tak czy owak, jest twoje. Gratuluję serdecznie. No akurat nie udało się z drugą walizką, ale słuchajcie, nic nie szkodzi, dlatego że szansa cały czas rośnie. Czyli popatrzcie, jeśli chodzi o trzecią walizkę, to już ona zawiera jeszcze wyższą nagrodę, bo tutaj mamy 600 zł, tak? A wiemy na pewno, że nie jest to siódemka, ani jedynka. Natomiast kolejne imię będzie warte 300 zł gwarantowane. Ja szybko też zapiszę, że mieliśmy już Józefa, żeby się nam nie pomyliło to wszystko. Józef. I za Józefa zapłaciłam 200 zł. O, proszę bardzo. Jeżeli masz tylko ukończone 18 lat, to tak. Najpierw zastanów się, jakie jeszcze imię pasuje bez literki A, O oraz K. Ja wiem, że może to nie jest najłatwiejsze zadanie, ale myślę, że sobie poradzisz. Tylko w pełnej wersji. I już masz od razu gwarantowane za to 300 zł. No i może jeszcze walizka. Dzień dobry. Halo, witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry. To powiedz mi, jakie imię wymyśliłeś? Tymoteusz. Tymoteusz, zgadza się, czyli już masz w tym momencie 300 zł. Gratuluję. Ale teraz popatrzcie, ja tak, biorę do ręki znowu pieniądze przygotowane dla ciebie i powiedz mi, jaki jest numer tej walizki? Nie siódemka i nie jedynka, wiemy na pewno. Chociaż ty... Och, zapędziłam się, popatrzcie. Tymoteusz, teraz sobie uświadomiłam, ma literkę O. Ach, takie emocje i akurat okazało się, że tutaj błąd. Popatrzcie, jak łatwo jest popełnić błąd w tym konkursie. Ojojoj, musimy strasznie uważać. Czyli te trzy literki nie mogą pojawić się w imieniu. Czyli to jednak widać, że konkurs wcale łatwy nie jest. Tymoteusz tutaj nie pasuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię, to podaj mi imię. Agnieszka. Ale aha, twoje imię podałaś, tak? Konkurs. Agnieszko, podaj imię do konkursu. Zbigniew. Zbigniew i Zbigniew jak najbardziej pasuje. Uff, udało się, czyli ty masz 300 zł, Agnieszko. Ja znowu biorę do ręki pieniądze, mam nadzieję, że teraz się uda. Bo walczysz o dodatkowe 600 zł. Powiedz mi, jak myślisz, jaki jest numer tej walizki? Nie siódemka i nie jedynka. Piątka. Piątka. Sprawdzamy jeszcze raz piątkę. Dobrze, Agnieszko, chwila prawdy. Uwaga, uwaga, uwaga. Dziesiątka, dwa razy tyle. No ale za to 300 zł należy do ciebie, więc Agnieszko, ci bardzo serdecznie gratuluję. Ja już zapiszę twoją propozycję. To było imię Zaraz to było imię Zbigniew. Tak, dobrze pamiętam. Zbigniew. Zbigniew i do Agnieszki powędrowało 300 zł. Ale wiecie co? Kolejne imię już warte jest gwarantowaną większą kwotę, bo 400 zł. Czyli od razu na samym początku, jeśli wymyślisz kolejne imię, masz 400 zł i walczysz jeszcze o walizkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, to poproszę o to imię, tylko bez pomyłki, do konkursu to imię. Filip. Tak, czyli jest, wszystko się zgadza, jest już dla ciebie 400 zł. I teraz chwila prawdy, uwaga, ja biorę sobie pieniądze do ręki. I gramy o jeszcze większe pieniądze. Powiedz mi, jaki numer jest walizki, w której znajduje się 1000 zł? Nie dziesiątka, nie jedynka, nie siódemka. Cztery. Cztery? Sprawdzamy. Nie wiem, to jest 1000 zł. Oby to była czwórka, o piątka, tak blisko. Popatrzcie, było tak blisko, ale masz za to 400 zł gwarantowane, więc serdecznie gratuluję tej nagrody. I ja zapisuję tutaj, albo może zanim zapiszę. 500 zł będzie za kolejne imię, tak? Czyli zapiszemy Filipa, już nie powtarzamy tego imienia. Filip. I za Filipa 400 zł. I teraz popatrz, już właściwie za imię, już na dzień dobry masz 500. A może być, wiesz ile może być tak naprawdę twoje? 2000 zł może należeć do ciebie, bo w kolejnej walizce, spójrz, kryje się 1500 zł. Ja w ogóle, to ja może sobie przygotuję te pieniądze. Słuchajcie, bo o, coś czuję, że chyba ktoś trafi. A może tak, o. Dzień dobry. Dobry. Witam cię serdecznie. Powiedz mi najpierw, jakie imię do konkursu tutaj pasuje. Sylwester. Sylwester.
Ter, super, czyli już masz 500 zł, 500 zł należy do ciebie, a teraz walczysz o dodatkowe 1500 zł. Zastanów się i powiedz mi, jaki numer ma ta walizka. Nie jest to 7, nie jest to 1, nie 10 i nie 5. To co nam jeszcze zostaje? Jaki to może być numer? 4. 4, sprawdzamy, dobrze, też sprawdzamy dla ciebie, czy to jest 4. 6, ale masz 500 zł, czyli taka nagroda jest twoja, gratuluję serdecznie. My gramy dalej, Sylwester był wart tutaj 500 zł, Sylwester, ale kolejne imię będzie warte już 600 zł. Czyli to będzie ta gwarantowana kwota. Dzisiaj istnieje szaleństwo. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy program, więc jeżeli zupełnie przypadkowo, nie wiem, tak sprawdzając różne kanały, trafiłeś na nasz program, to stop, zatrzymaj się. Dzisiaj wyjątkowy program, sam zobaczysz. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Jakie imię pani poda? Henryk. Henryk? Henryk? Ach, jest, no właśnie, też pani zauważa w ostatniej chwili, prawda? Strasznie to łatwo popełnić błąd. Tu jest bardzo trudny konkurs, więc ja wiem, że my już w tym momencie myślimy o walizkach, tak? Bo w tej walizce następnej już do wygrania 2000. Czyli jeżeli odgadniesz numer walizki, to możesz zarobić 2600 zł. Ale skupcie się na tym imieniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To wstrzymuję oddech, proszę odpowiedź. Hubert. O, tu wszystko się zgadza. Czyli już masz 600 zł, a teraz walczysz o takie pieniądze, o 2000 zł. Jeżeli podasz mi numer walizki, w której kryje się kwota, ja szybciutko ci przypomnę, to nie jest 7, 1, 10, 5 i 6, czyli niewiele tych numerów zostało. Co to może być za numer? 2. 2. No to już sprawdzamy. Może taka szczęśliwa liczba, co? Bo 2000. Dziewiątka! No słuchaj, 9, nie 2. Ale masz 600 zł, więc bardzo serdecznie gratuluję tej nagrody. Czyli mieliśmy tutaj kolejne imię. Hubert. Hubert. Już wykluczamy. I już 700 zł proponuję w kolejnej rundzie. Czyli popatrzcie, sama ta nagroda gwarantowana jest fantastyczna. Ale kolejna osoba, która poda mi imię, nie dość, że ma 700 zł, to jeszcze ma szansę na 3000 zł z walizki. A zwróćcie uwagę, że nie tylko nagroda rośnie, ale cały czas rośnie szansa na to, że trafisz na właściwy numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To powiedz mi najpierw, jakie imię pasuje? Jerzy. Jerzy jak najbardziej nam leży, można tak powiedzieć. Czyli tak, 700 zł dla ciebie. I teraz uwaga, zagrasz o 3000 zł. Ja już biorę do ręki te pieniądze, proszę, o. I powiedz mi, który numer może mieć ta walizka? Nie 9, nie 6, 5, 10, 1, 7. Zostaje nam co? Jaki numer? 4. 4. Sprawdzamy, sprawdzamy. Uwaga, uwaga. 2. Aj, 2, ale masz 700 zł, więc myślę, że to już jest bardzo dobra nagroda. A kolejna osoba, czyli tak, Jerzy, i to jest 700 zł, a kolejna osoba zarobi już 800 zł na następnej propozycji. I to nie wszystko. 800 zł to jest początek, bo ta osoba ma szansę na 5000 zł. Zwróć uwagę, że zostały tylko 3 walizki, zostały tylko 3 numery. Czyli szanse jest jak 1 do 3. Jesteś tak blisko dużych pieniędzy, że no, to jest coś niesamowitego, więc szkoda by było teraz to przegapić, bo to jest wyjątkowy program. Ja właśnie dzisiaj rozdaję tak niesamowite nagrody. Czyli masz na pewno 800 zł i szansę na 5000. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Już znowu przygotowuję pieniądze, bo wierzę, że się uda. Proszę, jakie to imię w konkursie? Seweryn. Seweryn, super, wszystko się zgadza, czyli 800 zł jest już pani, a teraz trzymam mocno kciuki, bo zostały tylko 3 numery. Jaki jest numer walizki, która zawiera 5000? Ja jeszcze szybko przypomnę, żebyśmy się nie pomylili. Jest już 6, 9, 2, 7, 1, 10 i 5. Co to za numer? 3. 3? 3 z biciem serca w tym momencie zakrywam tą walizkę. 8! Ale tak jak twoja nagroda, bo 800 zł wygrywasz. Czyli popatrzcie, jaka teraz jest szansa. 1 do 2. 1 do 2 szansa na walizkę. Tutaj mieliśmy imię Seweryn. Żeby nie pomylić się, słuchajcie, jeżeli ktoś mi się teraz pomyli z tym imieniem, to ja po prostu nie uwierzę w to. Tutaj musi naprawdę paść imię, które się wszystko zgadza. Czyli bez literki A, bez literki O i bez literki K i będzie 1000 zł, dobrze?
1000 zł za następne imię plus szansa na 7000. Słuchajcie, szansa jak 1 do 2. Bo popatrzcie, mamy już 8, 6, 9, 2, 7, 10, 5. Zostały tylko 2 numery od 1 do 10, prawda? Wiesz jak, ja już nawet nie muszę nic mówić. Wiesz, jakie 2 numery zostały. Teraz zastanów się, który z nich będzie szczęśliwy dla ciebie i który numer ma walizka, która zawiera 7000. Tylko pierwszy krok, teraz proszę o koncentrację, proszę, żebyś uważał, bo musisz znaleźć imię w pełnej wersji, które nie zawiera literki A, O oraz K. A tutaj mieliśmy już dzisiaj kilka pomyłek, więc bardzo proszę teraz o uwagę, bo no, szkoda by było przegapić tak naprawdę szansę na 8000 zł, bo tyle możesz zabrać za jedno imię. I przygotowano mieć któryś z tych dwóch numerów. Który to może być? Jeżeli już wiesz, że była 8, 6, 9, 2, 7, 1, 10 i 5 i na pewno masz 1000 zł, to jest pewne. To jest gwarantowane, że masz 1000 zł, a możesz mieć 8000 zł. Czyli przygotowane masz imię i jakiś jeden z dwóch numerów, szansa jak 1 do 2. Ja wiem, że tu jest trudno w tym momencie, prawda? Wymyślić już nowe imię, znaleźć jeszcze imię, które aż tych 3 literek nie zawiera. Ale chyba warto. No spójrz, jaka nagroda na ciebie czeka. Ja wstrzymuję oddech. Dzień dobry. Halo, witam serdecznie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja przygotowuję sobie tutaj mnóstwo pieniędzy. Proszę mi powiedzieć, jakie to imię, które pasuje? Juliusz. Juliusz, pasuje Juliusz, czyli już ma pani 1000 zł. A teraz uwaga, trzymam mocno kciuki. Jaki jest numer walizki, która zawiera 7000 zł? Szansa 1 do 2. Trójka. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Czwórka, tak blisko. Ale 1000 zł należy do pani. Słuchajcie, to teraz już wiadomo wszystko, tak? Teraz już wszystko wiadomo. Słuchajcie, osoba, która poda mi nowe imię bez literki A, O, K zdobywa, właściwie gwarantowane można powiedzieć, 10000 zł. O ile poda mi odpowiedni numer walizki, co myślę, że spokojnie można sobie wydedukować, patrząc na te, które są zamknięte. Ja jeszcze tylko przypomnę, że tutaj mieliśmy imię Juliusz, z tego co pamiętam, żeby nikt nie powtórzył tego samego imienia. Bo teraz mówimy o niesamowitych pieniądzach. Tutaj pani wygrała 1000 zł, a ty wygrasz no, 10 razy tyle. 10 razy tyle właściwie za następne imię. Nie Sergiusz, nie Józef, Zbigniew, Filip, Sylwester, Hubert, Jerzy, Seweryn i Juliusz. Jeszcze jedno imię, popatrz. Jedno imię i masz 10000 zł. Wystarczy, że podasz tylko kolejne imię i numer walizki. Ja jeszcze szybciutko przypomnę, była 8, 4, 6, 9, 2, 7, 1, 10, 5, czyli zostaje nam, no co, po kolei sobie sprawdzę, 1 jest, 2 obecna, czyli po kolei, czego brakuje, jakiego numeru, bo on właśnie jest wart 10000 zł. Czyli najpierw podajesz mi imię w pełnej wersji, bez A, O oraz K, a potem... Nie wiem, może sobie zapisz ten numer, bo słuchajcie, niesamowite rzeczy się zdarzają przy takich emocjach, przy takim napięciu, więc myślę, że warto sobie nawet ten numer też zapisać i głośno, wyraźnie, żeby się nie pomylić, powiedzieć go do słuchawki i automatycznie stajesz się właścicielem 10000 zł. Tutaj taka niesamowita piramida. Pierwsza osoba trafiła, no i ostatnia musi też trafić. Tylko pierwsza osoba zdobyła 200 zł, a ty zdobędziesz 10000 zł. Za jedno imię i jedną liczbę. Jakiej liczby brakuje w tej naszej piramidzie? Teraz możesz spokojnie się przyjrzeć, bo ja wiem, że to są duże emocje, pewnie serce wali, ale teraz żebyś się nie pomylił, więc warto dwa razy wszystko sprawdzić. I zobaczymy, kto będzie pierwszy, bo to też trzeba się spieszyć. Zamknęliśmy już wszystkie walizki, za wyjątkiem tej jednej. Tej najważniejszej, wartej 10000 zł. Ale musisz mieć pomysł, bo bez tego imienia ani rusz. Zastanów się teraz. Imię bez A, O, K. Kto pierwszy, ten lepszy. Więc nie czekaj. Kto będzie pierwszy? Nie Seweryn, nie Juliusz. I
10 tysięcy złotych trafi do twoich rąk. Wymyśl nowe imię bez tego ani rusz. To jest ta podstawa, pierwszy krok. Imię bez A, O, K. I nie powtórz żadnego imienia z tablicy. Jeżeli masz ten etap, zapisz sobie to imię i teraz spójrz na wszystkie walizki. Grasz o 10 tysięcy złotych. Popatrz na wszystkie zamknięte walizki. Jakiego numeru brakuje? Jaki jest numer tej ostatniej walizki? Numery są od 1 do 10, tak? Czyli czego brakuje? Jeśli masz przygotowane te dwie rzeczy, to masz pewne 10 tysięcy złotych. Nie pomyl się, bo tutaj mieliśmy dużo pomyłek. No, to jest dość trudny konkurs, więc ja wiem, że łatwo się pomylić. Ale chyba byś sobie nie wybaczył, gdybyś się pomylił przy stawce 10 tysięcy złotych. Spokojnie zastanów się, jakie jeszcze imię pasuje. Zaczynaj może od kolejnych liter alfabetu, przypomnij sobie różne imiona. Kto ma może dzisiaj, nie wiem, kto ma imieniny, na przykład sprawdź, może tam jest jakiś pomysł. Bez A, bez O, bez K. Nie Juliusz, Seweryn, Sergiusz, Józef. Słuchajcie, w tym momencie można zawalczyć o 10 tysięcy złotych. Takich pieniędzy w tym programie bardzo dawno już nie było. To jest niesamowita nagroda, ale tylko dzisiaj, tylko teraz. A czas ucieka, jeżeli nie sięgniesz po tą nagrodę. No, będziesz żałował, ja jestem tego pewna. Ja bym żałowała. Na 10 tysięcy złotych dawno takiej nagrody w naszym programie nie było. Więc uwaga, skup się przez moment, znać jeszcze jedno imię. Ja wiem, że na tym etapie jest bardzo trudno. I tutaj trzeba bardzo uważać, żeby się nie pomylić. Pełna wersja, jeszcze raz przestrzegam imienia. I jeżeli wiesz, to zgłaszaj się teraz, bo kwestia walizki myślę, że już jest w tym momencie jasna. 10 tysięcy złotych, jeżeli tylko podasz numer tej walizki. Czekam na ciebie. To za chwilę ktoś może cię wyprzedzić. Jedyna szansa na 10 tysięcy złotych. Podajesz imię bez A, O, K i potem mówisz, jaki jest numer ostatniej walizki. I automatycznie jesteś właścicielem 10 tysięcy złotych. Poszukaj, na pewno znajdziesz jeszcze jakieś imię. Ja wiem, że jest trudno, ja wiem, że tak łatwo się pomylić. Spokojnie, jeszcze raz przypomnij sobie imiona, które znasz. Mieliśmy już dzisiaj 3 pomyłki, więc tego bym chciała uniknąć. Bo właśnie teraz jest właściwie pewna nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Ostatnia walizka. Słuchajcie, ja nie mogę czekać, bo czas płynie. To jest ostatnia chwila, kiedy można się zgłosić. Uwaga, teraz! I wykręcamy razem mój numer telefonu. Ta osoba, która ma przygotowane imię. Uwaga! 704 307 111. To jeszcze numer komórkowy. Gwiazdka
7, 3, 2, 2, 1. No kończymy program, muszę szybciutko odliczać. Słuchajcie, takie pół minutki moje, dobrze? Szybciutkie. Uwaga! Odliczam. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Jeszcze jedno imię. Ostatnie imię i masz 10 tysięcy. Kończymy program. Ja szybko odliczam. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 i 10, 9, 8, 7, 6. Gdzie jest 10 tysięcy? 5, 4, jedno imię, 3, ostatnie imię, bez AOK i podajesz numer walizki, 2. Dziesięć tysięcy złotych. Jeszcze tylko jedno imię. Takiej nagrody nie mieliśmy dawno. 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, no sprawdziliśmy wszystkie linie. Wszystko pięknie działa. W każdej chwili można trafić do studia. Tak wysoka nagroda. 10 tysięcy złotych. Czyli właściwie podajesz numer walizki. To jest czysta formalność. Tylko żeby imię znaleźć. Bez AOK. Jakie jeszcze imię pas... Słuchajcie, uwaga! I wykręcasz teraz numer. Gotowy? 704 307 111. To numery komórkowe teraz jeszcze. Gwiazdka 7, 3, 2, 2, 1. Zero. Słuchajcie, koniec odliczania! Czy ktoś ma jeszcze jedno imię? Jedna osoba na antenie teraz i jest 10 tysięcy.
dobry. Halo, halo, jakie to imię powiedz? Jakie to imię? Dzień dobry. Celestyn. Celestyn. Tak, to teraz jeszcze powiedz mi, jaki jest numer walizki? Spokojnie, jaki jest numer tej walizki? 3. Tak, tak, masz 10 tysięcy złotych. Powiedz mi, jeszcze pokażę, tak, oficjalnie 3, to jest faktycznie numer 3. Jak masz na imię? Cieszymy się razem z tobą, chyba w tym momencie straciłaś głos. 3.30 dzisiaj program Po co spać, jak można grać, zapraszam serdecznie. Zapraszam naszego konkursu SMS-owego, również tam do wygrania 51,5 tysiąca, więc naprawdę spore pieniądze. A w poniedziałek oddzwonimy do jednej z osób, które bawiły się dzisiaj z nami i ta osoba ma do wygrania 28 tysięcy, więc też życzę powodzenia. Do zobaczenia i miłego weekendu. Pa, pa.